Siemano, cześć i czołem, kluski z Rosołem. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Oczywiście z Palionowa 2.0. A ja w tym momencie lecę od razu do Emilii, ponieważ dzisiaj jest sprawa. Okej, i teraz już od razu, uwaga, krzyczymy. Ha, siemano. Ale śmieszne, ale to zrobiłem, co? I co? Ja już widziałem z zewnątrz, jak ta strzała tutaj, prawda, przechodzi. Co to jest za tulipan? Ojejku, dziękuję, masz na mnie kwiatuszka. Nie, widziałem tego. Widziałem to na TikToku. Dlaczego? To jest tak smutne. Ja nawet sobie pomyślałem. To ci powiem. O kurczę, aż wyciągnę sobie słuchawki z uszu. To ci powiem, co sobie pomyślałem, jak ja zobaczyłem tego trenda. Co bym zrobił ja, gdybym miał dziewczynę i gdyby mi taką akcję zrobiła? Nie? No. Odwróciłbym się i poszedłbym. Ona wyczekała przy tych drzwiach, a zapukam. Ale jednak nie odeszłeś i masz dalej kwiatka w ręce dla mnie, więc to miłe stwierdzenie. Dzięki, bardzo mi miło. Nie, a co uważasz, że to jest w porządku? Bo to jest takie coś, jakby jak widziałem, znaczy wiem, że to jest trend na TikToku, nie? I no. Jakby śmieszne, ale jakby jest to trochę takie robienie z faceta takiego, jakby to powiedzieć, debila. Szczerze, nie jestem w związku, więc ciężko mi to stwierdzić, ale możliwe. A czemu ty jesteś? Ty jesteś kurczę niższa ode mnie, czy mi się wydaje. Może jestem, jesteś, no patrz, no... Dobra, czekaj. Stań tu, przy tym, na wprost i patrz przed siebie. No jesteś niższa! No bo jestem niższa, no to jest normalne. Ale dlaczego tak się stało? Nie wiem, no bo jestem mała, no. Takie geny. Taki geny. No dobra. Słuchaj, zapraszam cię w takim razie za mną. Dzisiaj jest fajna rzecz do zrobienia, ale zanim to ja ci chciałem pokazać mojego Freddy'ego Mercury'ego. Ja nie wiem, czy chcę. Nie płacz, to tylko miś. Okej. Chodź, pokażę ci reakcja twoja na mój dom. Zobaczysz, jak wygląda w środku. A więc tak, wchodzimy na samym starcie. Drzewo wody żywej. Okej, drzewo wody żywej, no dobra. To jest tak nazwane. Mega ciekawe, drzewo wody żywej. Tak, tutaj mam balkon. Aha, zęby. Zęby, to są tak naprawdę stolik na drinka. Aha, to jest tak zwany fajnie. Drink spot. Dobra, nie musisz doczekać w takim razie. A wiesz, że tak będzie też na festiwalu, na który jedziemy, będzie dosłownie to samo, tylko że będziemy sobie stać i będziemy mieć drink spot i spot. Ja nie piję alkoholu. I koncerty. To ty, ja to też ty jesteś taka. Tylko właśnie, że ty jesteś taki. Gdzie nie wyjdziesz, to tylko o tym myślisz, gdzie, po prostu, nie wyjdziesz, tak jak ja, nie, gdzie nie wyjdziesz, zawsze to samo. Zawsze gdzie nie wyjdziesz, to tylko, żeby przechylić kielich wolności. No na dobra, pewno. Patrz, jakie to ma fajne sezonki. Widzisz to? Sezonki? Sezonki, no. Są wszystkie rodzaje drzew, z wyjątkiem niektórych. To nazywaj po kolei. Jak się nazywa to drzewo pierwsze? To grubas. To jest baobab, tak zwany baobab, no właśnie. No. Dobra, drugie? Świerk. Dobra, trzecie? Brzoza. Brzoza, okej, ostatnie. In the jungle, the might of jungle, the lion sleeps tonight. I to nie tak. Wiem, co to jest. To jest... Jak to się nazywa? Acacia. Dobra, tak się nazywa. Acacia. Acacia. Acacia, no to jest moje ulubione, no masz rację. Dobra, a ten? Fajnie. Co, to? No. Wiesz co, a, to jest... była Azalia. Azalia. Acacia i Azalia. No, dobra, bardzo. Patrz, tutaj no, jest tak. Koleżanki, no. Tu mam łóżko. Ej, tak trochę smutne to łóżko, takie... Samotne. No, trochę tak. Brakuje ci tutaj chyba drugiego łóżka, co? Zgadza się na jakiegoś ochotnika, czy co? Bo nie rozumiem, jak mam rozumieć no nie, tą propozycję? Nie. No po prostu ci mówię, że miło by było, jakby tutaj było więcej łóżek, bo tak na jednym to będziesz spadał przecież. Nie spadam. Ja nie jestem taki gruby, żeby się rozlewać z dwóch stron łóżka. No, dobra, ja no i tu nie... mam tak, tu mam skrzynki puste, bo jeszcze nic nie przeniosłem sobie oczywiście z... tam na dole mam skrzynkę jedną, zapełnioną, muszę to właśnie przenieść tu. No i tu wyżej, zapraszam, tu wyżej. Tutaj również jest takie puste piętro, nie wiem, co mam tutaj zrobić, masz jakiś pomysł? No, mój pokój. Czyli nie masz, okej. No to wyjdźmy wyżej. Okej, o i tu jest magazyn, tak? Tu jest mój magazyn. That's magazyn. Cool. Magazyn, no tak. Jak ocena domu? No kurde, pusto. Dzięki, tutaj 10 jest. Na 10, fajnie, okay. Jakby tutaj coś było, to byłoby super, jak nie będzie, no to też super, no i tyle w temacie mam do powiedzenia. Azalia, Acacia robią swoje, no. No, to prawda. Dobra, słuchaj, możemy się zająć w takim razie rzeczami, które są dzisiaj najważniejsze. Czyli...
Wpadłem na genialny pomysł. Nie wiem, jak ty się na niego zapatrujesz, ale mam nadzieję, że się zapatrujesz pozytywnie. A więc tak, wpadłem na taki genialny pomysł, że można by było pójść na paluszkach po cichaczu do taty hejtera i byśmy zrobili takie coś, że ty byś mu powiedziała tak subtelnie na łóżko, szepnęłabyś mu słówko. No. że odkryłaś, gdzie jest Palionowo 2.0 i powiedziałabyś mu, że to jest za tamtymi skinami daleko. I on pójdzie i my będziemy się śmiać, że on poszedł. Dobry plan? No dobra, możemy spróbować. Można spróbować. I tak dobrze, i nie chcesz się targować w ogóle? Ty tak się na wszystko co, zgadzasz? Tak, wiesz co, ja po prostu nie mam siły, nie? Ja się czuję jak powiedzieć, król że... przez to. Ja bym chciała sprawdzić coś. Co byś chciała sprawdzić? No. Aha, no nie ukradłaś, masz szczęście. No ty masz szczęście, że nie ukradłeś. No ale to ty... nie mam szczęścia. Ale to ja to schowałem specjalnie. No co, ja bym kradł coś, co ja ukradłem? No tak, możliwe. To sam bym się okradł? Dwa razy bym okradł? To samo? Jak? Jak no dobra, sobie to wyobrażasz? Jak? Mi. Będę strzelał. Giga z raczuszka. Chemist, nie nas. Strzelaj. Przestań. Giga z raczuszka. Nie, przestań. Miało być heavy. Ej, dobra, nie. Kiedy skończysz te tory? No to ty musisz skończyć. Co ja? Ale co ja? Ja cały tunel zrobiłem. Ściany, patrz, jaki design. Patrz, ja te tory też ja postawiłem. W ogóle nawet ja wpadłem na pomysł na to, żeby od dołu był stone. A ty co? A ty tylko chodzisz od lewej do prawej, się błąkasz jak błąku po gaciach. Wiesz co, ja jestem załamana po prostu. Będę strzelał. No i patrz, tu się tory kończą, no bo oczywiście. No bo ty nie zrobiłeś. Bo oczywiście. I wszystko. Służba przyjdzie pod sprząta. Nie, no wiesz co, i moja mama tak mówi. Wiem, moja też. Wszystkie mamy tak mówią. To jest tradycyjnie, no widzę. Napiszcie w komentarzach, komu też tak mamy mówią. Ale ja to jest tradycyjnie. No oczywiście. Shift! On tam jest w moim domu. To jest po prostu ten lądowanie statku kosmicznego. Rozumiem. Okej. Okay. Rozumiesz. Mózg mi wylądował. Dobra, ja nie wiem, ja nic nie widzę, no to nie wiem, co ty gadasz, nie? Co ja mam mu powiedzieć? A tam jest, faktycznie. Powiedz mu tak. Mój ty książę na białym rumaku. No przestań. No to. Gdzie słońce nie widzi, tam serce żal. Co ty gadasz w ogóle? Jest taki kolega, znaczy kolega, taki ziomuś na TikToku, on takie przysłowia wymyśla fajne. Kojarzysz ziomeczka? Nie, nie kojarzę ziomeczka, co mam powiedzieć? Czekaj. Kto pod kim dołki, kto dołki kopie, ten zakopie. Wiesz co, ja nawet nie wiem, ale... Dobra, bardzo dobry humor mam. Wiesz co, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Ale dobra. To jest powtórnie powiedziane, to nie jest śmieszne. Właśnie to by trzeba zmienić jakiegoś na przykład. Właśnie, że jest śmieszne, bo nikt tak nie mówi. Zębowatemu koniu nie zagląda się w darowiznę. Dobra. Idę tam do niego i co tak, mam idziesz i mówisz mu tak, mówisz mu tak. Ale akcja, odkryłam gdzie jest Palionowo 2.0 i ono jest tam za skinami, tam trzeba w tamtą stronę iść, oni się tam ukrywają. Idź tam, zrób. Dobra. I iść tam. Nie kończ. Nie, czekaj, muszę wymyślić. Iść tam, zrób. Argagamedon. Nie powiem tak, bo nawet o tym zapomnę. Idę, pa. Dobra. A gdzie on jest? On jest u ciebie na chacie. Tutaj gdzieś, nie wiem, no. Czekaj. Dobra, to ja czekam tu. Dobra, okej. Okay. Halo? Ktoś tu u mnie jest? Dalej? Cześć. Co ty robisz z moimi kotami? Przyniosłem ci kota, nazwałem go Dareczek. Dziękuję. I mam dla ciebie kwiaty. Ojejku, bardzo dziękuję. O. No, to będzie mój kot w sumie jednak. Okej, okay, ale to fajnie, miło, że masz kotka. Ja lubię kociarzy. Tak? Tak. No. Ja jestem. No więc taka kicia jesteś, to pewnie lubisz kociarzy, nie? Oczywiście, że no. Tak, dokładnie. No. Co chcesz ode mnie? Sprawa, no w sumie to ty chcesz ode mnie, bo to ty jesteś w piwnicy mojego domu. Jakby nie było. A masz małe kotki w piwnicy. Dziwne. Mam. No dobra, no mów o to chodzi. Dobra, wiesz co, bo mam dobrą wiadomość. Bardzo dobrą. No jaką? Spójrz, chodź, zapraszam ciebie tutaj przed mój dom. Widzisz te skiny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć skinów, tak? No tak, ciężko ich nie zauważyć, ci powiem. Sorry, siedem, nie umiem liczyć. No, to właśnie tam prawdopodobnie, tak na 90% jest ukryte Palionowo 2.0.
Na 90%? Tak, nawet 93 bym powiedziała, ponieważ widziałam, jak tam idzie Palion i Hater w tamtym kierunku, więc wydaje mi się, że raczej gdzieś tam. Okej, okay. No, i oni tam bardzo często chodzą w tamtą stronę, więc... A pójdziesz ze mną? Wiesz co, bym bardzo chętnie poszła, bardzo chętnie. Ja się przygotowywuję już. Widzę właśnie, ja bym mega chętnie, chciałabym pójść naprawdę tam z tobą, ale no. Mam tutaj duże rzeczy do zrobienia. O, sorry, Mislik. Przypadkowo. Przypadkowo, bo mi wyleciało z rąk. Czyli nie pójdziesz ze mną, mam sam iść, ta? Wiesz co, no muszę nakarmić koty. No dobra, to no poczekaj, nadzieję, to powiedz, że od taty i to masz ten. O, dziękuję. Tylko powiedz, że im od ale taty ja ulubionego. Ale one jedzą nie ugotowane, one jedzą surowe. Dlaczego? No bo one nie lubią gotowanych. O, dziękuję za nieugotowane. Miło. A mój żre wszystko, ja mojemu ziemniaki daję nawet. A, je? Smakują no mu? No pewnie, to jest dachowiec. Dachowiec to on zeżre nawet królika, żywego. Widziałem okay. Na własne oczy. Okej. Dobrze, no. To słuchaj, możesz tam iść powoli. Ja może też tam pójdę, ale wiesz co, no nie mogę teraz, bo no serio, muszę te koty nakarmić. Dobrze, tak. Dobra, to musisz mnie przytulić. Bo ja się boję, samemu. Serio? Dobra? No! Dziękuję. Dobra, teraz już jestem silny. No, okay. To jakaś piosenka przygodowa. Hej ho, hej ho, coś tam byście szło. Nice. Szybson, ty dobrze, tu jestem, wychodzę. Tutaj, dobra, tu. No chodź. Dobra, idziemy, co, jesteś za nim? No nie wiem, no co mówiłeś, że chcesz go śledzić, nie? No dobra, ale to zobacz, ja nie... O kurczę, czekaj, bo on jeszcze niedaleko nie, poszedł. Nie, uważaj. Dobra, celuję w niego, strzelam. Ej, a mam jakieś potki? No przestań! Co? Nie strzelaj w niego, on się domyśli. Dobra. Op. No. Dobra, to chodź za nim. On tam idzie tam. Widzę go, gdzie idzie. Dobra. Zakładaj elytrę. Dobra, robimy tak, chodź, masz elytrę? Dawaj za mną, szybko. Tu. Idę. Lecimy tutaj, patrz jaki on jest tutaj obsmarowany tym. No i... Widzę właśnie. I on nic z tym nie robi, dobra. O nie, on teraz leci tam do góry, czekaj, tu się skitraj. Dawaj, po... Na skina ja wyleć. Jestem w hejterze domu hejtera jakby. Okay. Nie wlecę na skina, my oboje wiemy, że ja tam nie wyląduję. Jak nie wylądujesz na skinie? No stary, ja wiesz dobrze, czekaj, że ja nie dam rady. Czy ty masz kanał, na którym nagrywasz Minecrafta od prawdopodobnie... Patrz, udało ci się. Od prawdopodobnie jakichś 8 lat i tak, co? Tak, mam. Od 10. Od 10. No i słuchaj... Nie umiesz wylądować elytrą na kawałku ten. Ej, o nie, dobra, on kury bije, co on kombinuje? Dobra, niech idzie tam dalej. Dobra, ja mam nadzieję, że tak, słuchaj, wiesz co, mam nadzieję, że on się zgubi i tu nie wróci w ogóle nigdy. Taką mam nadzieję, czekaj, zróbmy tak, no niech on sobie tam idzie, nie, dobra, czekaj, idziemy tu, chodź za mną, zapraszam za mną. Czy on lata, co to jest? On, co? Gdzie ty idziesz, gdzie ty za mną, tutaj. Leciałeś? Na drugą stronę więzienia przeleć. Okej, tu gdzie jaskinia Yetiego kiedyś była. Dobra, on lata, on lata sobie, leci sobie, dobra. Dobra. No. No i dobra, no i tak naprawdę... Sorry. Tak naprawdę sukces, można by rzec w tym momencie, nie? No trochę tak. Może Boże, jak tego nie znajdzie. W sensie, no dobra, no znajdzie, na pewno nie znajdzie, jakby... bo tam tego nie ma. Ej, a może zrobić taką... Kurczę, troszkę tego nie przemyśleliśmy, można było zrobić tam fejkowe miejsce i on by tam poszedł i myślał, że to jest tam ciągle. Chyba, że pomyślisz, że to jest to widzę. Mam pomysł, możemy też zawsze, wiesz, potem zrobić i powiemy mu, że on tego nie znalazł. A, możemy, dobra, to słuchaj, najważniejsze jest to, że udało się go spławić. On leci i on se szuka i niech se tam leci. Mi się nawet nie chce za nim latać, poza tym i tak go nie dogonimy, jak on ma tego game moda. No, więc słuchaj, dobra, sukces osiągnięty, tak naprawdę możemy wrócić z powrotem na Palionowo 2-0 i w tym momencie, wiesz co możemy jeszcze zrobić, patrz, bo ja w poprzednim odcinku kradłem, nie? No i nie zabrałem wszystkiego niestety. Możemy dobrać do końca. Szybko tu wbijam. Ej, ale on się jeszcze chyba nie skapł nawet, bo jakby się skapł, to on by o tym powiedział teraz, więc ja coś tak czuję, że będziemy mieć przerąbane. Ała! No, no i dobrze, no to jak już mieć przerąbane, to po całości, a nie tak po trochu, nie? Miała rację. No. Co? Co tutaj się dzieje? No, wszystko bardzo niedobrze tu weszłaś, bo skoro ty nie możesz wylądować na skinie, to może być ciężko twoim wyleceniem stąd. No, nie umiem stąd wylecieć! No co jest? Nie, no jesteśmy uwięzieni tu. Ej, ja wyszłam i co? I się ze mnie śmiałeś. Ej, dobra, no nie mogę wylecieć! Nawet nie chcę elytra zadziałać. Co? No nie działa mi elytra, nie mogę lecieć! No, ale...
No nie ciała mi elytra! Dobra. No to wykop się jakoś! Nie, wykręci mnie. Kończy mi się fajerwerki. Tu jest jakaś wełna, kopuję ją. Dobra, nie wiem co to jest. Dostałem się tu do czegoś, nie wiem co to jest. Ty to po prostu jesteś. To jakiś... łapa. Dobra, to są jakieś tortury. No stary, gdzie ty jesteś? Nie idę tam. Ale gdzie ty jesteś? Dobra, mam perłę, dobra. Ja otwórz mnie, czemu ty to zamknęłaś? No nie zamknęłam tego! Zamknęłaś! Nie zamknęłam! Zamknęłaś mi to! Co ty mówisz? No. Jesteś impostorem. Ja nie jestem impostorem. Jesteś impostoniłaś teraz niesamowicie. Wiesz, ty straciłem fajerwerek przez to, że jestem akcję? Nigdy więcej. Nie, to ja, oczywiście. Wszystkich dookoła, tylko nie twoja. No dobra, wracaj do tego swojego świata Barbie, bo ty mi tutaj, dobra, prawda... spadł w Ken. Nie mów do mnie Ken.